Cześć, stonersi! Dzisiaj mamy dla Was film o terpenach. To jest jeden z najważniejszych filmów, jeżeli chodzi o zrozumienie efektów zioła. Jeśli chcecie wiedzieć, dlaczego różne odmiany działają w inny sposób, albo dlaczego jedne nadają się do tego, a drugie do tamtego, to oglądajcie tego vloga. Zanim zaczniemy, to pamiętajcie, żeby dać nam łapkę w górę, zostawić jakiś komentarz i koniecznie subskrybować nasz kanał. Ten film to jest początek całej serii o terpenach, także koniecznie włączcie sobie ten dzwoneczek, żeby być na bieżąco i nie przegapić żadnego kolejnego filmu na ten temat. Terpeny to są aromatyczne związki roślinne, które odpowiadają za smak i zapach zioła. Nie tylko w ziole zresztą, bo znajdziecie je też w warzywach, w owocach, w innych ziołach, przyprawach i w kwiatach. Z terpenami mamy kontakt praktycznie codziennie, chociażby wybierając warzywa czy owoce, albo idąc na spacer do lasu. Konopie są szczególnie bogate w terpeny, dlatego właśnie zioło tak zawsze intensywnie pachnie. I mało tego, mamy przynajmniej oficjalnie odkrytych około 700 odmian i każda z nich ma inny profil zapachowy i inne dominujące terpeny. To teraz czas dowiedzieć się, jak działają i za co są odpowiedzialne terpeny. Oprócz tego, że odpowiadają za smak i zapach zioła, to biorą też udział w roślinnej synergii z kanabinoidami. W uproszczeniu, terpeny nadają kierunek działaniu marihuany, jednocześnie oferując jej swoje osobne korzyści zdrowotne. Wygląda to w ten sposób, że THC jest takim silnikiem dla efektów zioła, ale to terpeny nadają mu kierunek, czyli bez tych terpenów, takiego GPS-a roślinnego, THC nigdzie nie zajedzie, będzie po prostu takim tępym odurzeniem. To dlatego niektóre odmiany zioła są bardziej pobudzające, inne odprężają, jeszcze inne wzmagają skupienie, a po niektórych jest szczególnie duże gastro. I to właśnie dlatego jedna odmiana może być przepisana przez lekarza na ból, druga na bezsenność, jeszcze inna na astmę, jeszcze kolejna na ADHD albo infekcje bakteryjne. Wbrew pozorom, w korzystaniu z konopi nie chodzi wyłącznie o stężenie THC albo nawet stężenie THC i CBD, ale też o inne związki występujące w tej roślinie. Jeżeli chcemy dostosować działanie zioła do swoich potrzeb, to musimy patrzeć nie tylko na stężenie kanabinoidów, ale też na rodzaje terpenów i proporcje pomiędzy nimi. Podsumowując, najważniejsza jest roślina jako całość, a nie pojedyncze związki. Wtedy ma taki mocniejszy potencjał terapeutyczny i działanie jest wyraźniejsze. Koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, bo w kolejnych filmach będziemy opowiadać już o konkretnych terpenach, na przykład o mircenie, limonenie, linalolu, bizabololu, terpinolenie i innych ciekawych terpenach, dzięki którym dowiecie się, jak dobrać odmiany konopi pod swoje potrzeby zdrowotne czy preferencje. Jeżeli Wam się ten film podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zostawcie nam też komentarz, co myślicie o tego typu serii, na jakie terpeny najbardziej czekacie i jakie zapachy w ziole najbardziej Wam odpowiadają. Pamiętajcie, żeby włączyć sobie dzwoneczek i być na bieżąco z naszymi wszystkimi materiałami. Na dzisiaj to już wszystko, do zobaczenia w następnym filmie. Pa!